Jestem za, ja sam popalałem, za co miałem problemy, w Sejmie chciano mnie odwołać, prawica bardzo się oburzyła, byłem wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, no i oni uznali, że nie przystoi przewodniczącemu Komisji Sejmowej palić marihuanę i próbowano mnie odwołać. Palę marihuanę od czasu do czasu, uwielbiam marihuanę i jej zapach, nie jestem uzależniony, nienawidzę na przykład alkoholu i innych używek, słodycze lubię, jestem uzależniony od słodyczy. Marihuana sprawia mi przyjemność. Mam wiele wspólnego trochę w tej kwestii z Witkacym. To też jest towar promujący nasze miasto. Uważam, że należy także ze względów medycznych zalegalizować marihuanę. To jest jakiś absurd, że w XXI wieku ktoś próbuje decydować o tym, co ja mam palić, czego mam nie palić. Ja sam chciałbym o tym zdecydować.